Nie jest to wprawdzie przystanek Woodstock, festiwal w Opolu czy Open Air w Gdyni. Koncerty młodych artystów to jednak muzyczna gratka dla fanów rockowego brzmienia. Katarzyna Dobkiewicz. Wrostage, czyli wrocławska scena rockowa, to cykl imprez organizowany przez klub Liverpool od 2008 roku. Co wtorek w lokalu grają młode zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. Myślę, że w takim dużym mieście jak Wrocław można śmiało założyć, że są dziesiątki, a może nawet setki młodych kapel. I one muszą się gdzieś pokazywać. Nie zawsze to są kapele już super rozwinięte, mające historię na festiwalach czy wydające płytę. Natomiast trzeba dać im szansę zapoznać się ze sceną, żeby jakąś miejscową publikę mogło do siebie przekonać i powiększyć grupę znajomych i fanów. 14 grudnia w klubie wystąpiły dwie dolnośląskie kapele. Deformacja. Oraz doktor nauk. Staramy się, żeby piosenki nie były poważne, żeby były rymowane, to też jest ważne, żeby niekoniecznie posiadały jakikolwiek sens. Ci, którzy przyszli na Wrostage, nie byli zawiedzeni, a w występach każdemu podobało się coś innego. Myślę, że teksty były takie przemawiające do serca. Humor, oryginalność. Stroje, zdecydowanie stroje. Po prostu przesłoniły mi całą resztę występu. Były tak barwne i tak wspaniałe. Szczególnie ten utwór Julek, takie to ba-ba-ba, no to najlepsze. 21 grudnia na Wrostage wystąpią Halo i Blue Balls Effect. Bilet na koncert kosztuje 5 zł.